Za nami inauguracyjny turniej z cyklu Pucharu Tarnowa w koszykówce o Puchar Prezydenta Tarnowa. W zmaganiach na hali Pałacu Młodzieży w Tarnowie wzięło udział 16 zespołów. Prawie 200 dziewcząt z Tarnowa, z tarnowskich szkół i także z regionu. Jest to niesamowita promocja koszykówki, zdrowego stylu życia i nam, Pałacowi, który wychowuje przecież tysiące dzieci, co roku zależy na tym właśnie, żeby promować taki sposób podchodzenia do nauki, do sportu. Kilkunastu nauczycieli zaangażowanych w promowanie właśnie koszykówki, a zdolniejsze dzieci właśnie będą mogły kontynuować swoje kariery te szkolne właśnie w Pałacu Młodzieży w sekcji koszykówki. Ważne jest to, żeby dzieci uprawiały sport i to w sposób bezpieczny pod kierunkiem swoich trenerów. Niech się też uczą rywalizacji, tak jak w dorosłym życiu ona jest potrzebna, ta umiejętność walki przecież towarzyszy każdemu z nas. Ale wychowanie przez sport to jest coś, co przyświeca naszemu programowi edukacji dzieci. Kolejny z cyklu turniejów odbędzie się 19 listopada.